Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Księga Amosa, 4 rozdział, 12 werset. Wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Mówi o tym Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 8 werset. Jak bezcenne jest pocieszenie, które przynoszą te słowa. Nasz Ojciec wie. I to jest szczególna zachęta na początek nowego roku. Może czujesz się przygnieciony i myślisz, że twój stan jest godny politowania? Powiesz Jemu swoje sprawy, bo twój Ojciec doskonale zna twoją sytuację i pragnie otoczyć cię swoją miłością. Jest ona twoją tarczą i niezmiernie obfitą nagrodą, o czym mówi pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, 1 werset. Być może twoja dusza jest zasmucona i strapiona. Zaufaj Jemu, ponieważ twój Ojciec zna powód twojego zmartwienia. Trzymając się blisko Niego, odczujesz ulgę w cierpieniu. Być może jest ci źle i nęka cię jakaś szczególna dolegliwość lub potrzeba. Możesz Jemu zaufać, bo On wie o tym wszystkim najlepiej. Znajdzie na pewno jakieś rozwiązanie, żeby podnieść cię na duchu. A może twoją duszę przygniótł strach i ciemne chmury zawisły na twoim niebie? Jeśli zaufasz swojemu Ojcu, przekonasz się, że On dobrze zna stan twojego serca i umysłu. Jest z tobą ze względu na swoją obietnicę, nawet jeśli ty nie czujesz Jego bliskości. On wie dokładnie, czego potrzebujesz. Jego miłość jest czuła i nieskończona, a Jego moc nie ma granic i nic i nikt nie może stanąć mu na drodze. Łaska Ojca jest wystarczająca na twojej drodze życia od początku do końca i zapewni ci pomoc dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Ty sam znajdujesz się nieustannie pod Jego czujną opieką. Wszechwiedzące oczy naszego Ojca obserwują ziemię i nic nie jest zbyt mało znaczące, aby umknęło Jego uwadze. Dla naszego Ojca nie ma problemu nie do pokonania. Jego moc objawia się wobec tych, których serca niepodzielnie i z ufnością spoglądają ku Niemu.